Witam serdecznie. Dziś w kolejnym nagraniu dla portalu Pigo Online Marcin Pawlak. Gościmy z kamerą u pana Marcina Bochynka. Witam panie Marcinie. Dzień dobry państwu. Ze względu na mnóstwo pytań dotyczących przede wszystkim karmienia i opieki zdrowotnej nad gołębiami dorosłymi, pojawiają się pytania od hodowców, jak postępuje pan z gołębiami młodymi oraz czy przykłada pan dużą wagę do lotów gołębi młodych? To będzie bardzo krótki temat. Ja nie przykładam żadnej wagi, jeżeli chodzi o gołębie młode. Bo to, co ja znam i wiem, że wywożą i 4-5 razy w tygodniu młode gołębie, one w ogóle przy domu nie latają. Ja starym sposobem wypuszczam gołębie do oblotu rano, jeżeli jest możliwość, po południu też wypuszczam i to wszystko. Nie robię żadnych specjalnych spraw, jeżeli chodzi o młode. Czyli panie Marcinie, dla pana hodowla gołębi młodych to jest, tak jak ja już kiedyś wspominałem, to jest etap hodowli, a nie cel hodowli, tak? Tak, tak. Ja przede wszystkim na młodych gołębiach kończę przy odstawie. Jak odstawiam gołębie, to kończy mi się ta dobra praca z młodymi, bo nie szuka jakiegoś punktu motywacyjnego dla młodych gołębi, bo nie ma jak umotywować później, jeżeli będą konkurowali z gołębiami starymi. Tak. Motywacja jest bardzo ważna i u młodych gołębi, a u starych najważniejsza. Zgadza się. Panie Marcinie, kolejnymi pytaniami, takimi, które nurtują hodowców i które notorycznie powtarzają się podczas rozmów telefonicznych zarówno bezpośrednio do pana, jak i do mnie, jest karmienie gołębi dorosłych i składy karm, jakimi pan prowadzi w czasie tygodnia lotowego gołębie dorosłe. Chciałbym teraz, żeby po prostu zademonstrować na przykładzie, jak pan to robi, jeśli chodzi o początek tygodnia, środek tygodnia i końcówkę tygodnia i jak te gołębie po prostu są karmione w czasie sezonu lotowego. To jest temat rzeka, jest tak. Ja bardzo dziękuję kolegom, którzy setki telefonów do mnie dzwonili, pytali się właśnie o ten pokarm. Jak go mieszać, ile podawać. Ja chciałbym zademonstrować to mniej więcej, żeby większa część moich kolegów zapamiętała, jak to się robi. Nie owijam tu nic w bawełnę, tylko faktycznie przedstawiam, dlatego stoją tutaj przede mną te wiadra. I stoi lekkostrawny pokarm, stoi dietetyczny, oryginalny i zauberał z miszutę, który tu jest. I tu jest sytuacja tego typu, jeżeli ja powiedziałem, tu jest, jak wszyscy widzicie, 40% jest jęczmienia, 20% pszenicy, 10% jest padyryż, kardi, dari, proso, trochę sorga i to jest wszystko. I to jest ten mój, zauberąc ten mój dietetyczny pokarm. Ale do tego dietetycznego pokarmu, to powiedziałem, domieszuję teraz 3 miski dobrego pokarmu. 3 miski dobrego. Bo myślę, mówią tak, czy puszki, czy to. Nie, miski. Biorę z tego dobrego pokarmu dietetycznego, który składa się z 3 gatunków pokarmu dietetycznego, tam zakładamy, że tam wersalalaga, mrowce, musi być to dobry pokarm. Skontrolować też można taki pokarm, ile on przedstawia wartości. Jeżeli nie zależy komuś na łyżce albo na puszeczce taki mały tu jak mam, to chciałem zaznaczyć, że ta puszka jest starsza ode mnie. To jest mój skarb. To jest puszeczka na 8 gołębi i biorę, żeby teraz iść dalej, ten dietetyczny pokarm to ma być dobry, najlepszy jaki na rynku w chwili obecnej jest. Mieszam do tego pokarmu tu. Ja bym to zademonstrował, jak ja to robię. Tak, bardzo prosimy. Tak, to są tak. Robię tak. Raz, tu jest ten zawód. 2, 3, 4. Proszę zobaczyć, to jest pokarm mój dietetyczny. Mhm. Tu padło bardzo dużo pytań na temat tego pokarmu. Zgadza się. Ale to jeszcze nie jest gotowy pokarm. To jest pokarm, który ja zamieszałem
dla siebie i domieszuję teraz dobry gatunek pokarmu dietycznego. Proszę zobaczyć kolor tego pokarmu. I teraz biorę tak. Jeden, bo trzy gatunki powiedziałem dietu. Czyli w tym wiadrze są trzy gatunki tak, pokarmu razem dwa, zmieszane. Trzy. I proszę pana, ten pokarm zmieszam. Oczywiście w większych ilościach. Przykładowo lotach moich gołębi. To muszę powiedzieć, że ten pokarm jest dla gołębi po prostu najlepszy. Tu jest wszystko. Tu jest wszystko. Tu po prostu nic nie trzeba dodać, nic ująć. To zmieszać razem z tą, z tym i wsypać go do worka. Do worka i namieszać tego pokarmu, ja wiem, w zależności od ilości hodowli gołębi. Tak. No trzeba mieć te 60, nawet 90, 120 kilo na sezon lotowy. Tak. I ten pokarm zamieszam i wsypuję do worka. I mam gotowy dietetyczny pokarm. Praktycznie na cały sezon. Tak, który u mnie kosztuje, zakładam 40 zł 25 kg, a w skupie jak go kupujecie kosztuje 90 albo 110. To jest no tylko dokładnie. Ta różnica między tym pokarmem, który ja miałbym kupować, a tym co ja robię. Tak to wygląda. To jest diet prawdziwy, ten bardzo dobry, a różnicy dużej nie ma, bo tu jest dużo zawartości i pady ryżu i tak dalej, te wszystkie pokarmy brązowe. Oczyszczające. Tak. A tu jest ten słaby diet. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz następne pytanie było, ile ja tego dietu daję na początku tygodnia, tak. Ile tego dietu daję pod koniec i tak dalej. Ja daję, ja już tłumaczyłem kolegom, daję cztery takie puszeczki, daję cztery puszeczki do miski. Tu nie mam akurat tyle sprzętu, ale daję, w poniedziałek daję 1, 2, 3 pokarmu dietetycznego, bo ja tak nazywam. To już nie jest Zauberungsmischfutter, to już jest futer pokarm dietetyczny i do tego daję pokarm lekostrawny. Ten lekostrawny jest taki, on jest bez grochu, bez, powiedziałbym, pokarmu strączkowych. I ten pokarm w poniedziałek daje już w godzinach wieczornych daje 3 do 1. 3 do 1. Wsypuję do tego pokarmu dietetycznego i daję. No i muszę powiedzieć, najpierw zjedzą ten pokarm. Bo tak obserwuję gołębie, to zjedzą ten pokarm lekostrawny, a potem się biorą za ten dietetyczny. Ja uważam, to jest wszystko, co można powiedzieć. W końcówce później od wtorku już biorę na przykład 2 lekostrawnego i 2 dietetycznego. I sam koniec tygodnia, czyli nie sam, bo czwartek po południu daję 3 puszeczki daję lekostrawnego i 1 puszkę dietetycznego. Zamieszam i daję to gołębiom jeść. Taka sztuka karmienia i taka wielka, powiedziałbym, to nie jest żaden problem duży, to jest po prostu tylko, żeby to dobrze zrozumieć. Trzeba to robić tak, jak to przedstawiłem niedawno. Tak. Bo innego wyjścia nie ma. Panie Marcinie, ale to jest załóżmy karmienie od początku do końca tygodnia, czy do tego pokarmu jeszcze jakieś tam dodatkowe nasiona są stosowane, czy to już jest w całości zamknięty temat? Nie, to jest dopiero, to jest środek tego wszystkiego. Bo wie pan, do tego się teraz wszystko dodaje, daje ten zamerin, zamerajen, tak. Zamerajen, to jest ten pokarm ptaszy. Łuskany słonecznik, konopie, kanar. Wszystkie pokarmy związane z pokarmem ptaszym. Tak. I to daje w małej ilości. Dodaje jedną czwartą, czy jedną drugą tej puszeczki. To sypuje na taką masę pokarmu, to pół puszeczki tego w ogóle nie widać. Ale gołębie to jednak dziubią i zjedzą i jest to dobry pokarm. I coraz więcej. Także sam koniec tygodnia, tu nie mam tego pokarmu, zamierajen, jedną puszeczkę. Piątek rano i już piątek wieczorem daję jedną puszeczkę tego zamierajen. Oprócz tego jeszcze dodatkowo dosypuję trochę konopi.
I to jest wszystko, jeżeli chodzi o pokarm. Więcej tajemnic nie ma. To jest właśnie, to były te pytania, które nas najczęściej dotykały ze strony hodowców, to znaczy dotykały. No, hodowcy chcieli się dowiedzieć przede wszystkim, jak to wygląda u pana, bo no nie ukrywajmy, że sztuka karmienia gołębi pocztowych, gołębi sportowych, no to jest chyba podstawa każdej hodowli. No i nie każdy z hodowców sobie radzi. Jeśli chodzi o informacje z tym związane, no to są przeróżne, ponieważ no przede wszystkim marketing. Marketing jest tak szeroko rozwinięty produktów i karm dla gołębi, że no każdy ma po prostu, musi mieć sobie, wyrobić swoją własną opinię na ten temat i tego się trzymać. Ja myślę, że kwestia tego, w ostatnim okresie, jak podrożały karmy i jak bardzo drogi zrobił się sport gołębi pocztowych, no to już jest materiał na kolejne nagranie, no bo to, żeby rozwinąć i opowiadać o tym, no to naprawdę byśmy musieli tutaj spędzić parę ładnych minut. No a cel nagrania tego materiału jest taki, żeby przede wszystkim odpowiedzieć na pytania, które trafiają do nas od hodowców. Tylko o tym pokarmie trzeba też pamiętać, że musi być to zdrowy pokarm. To musi być od gospodarza pilnowanego, żeby tam już nie było, nie wiem jak się to mówi, gospodarze kupują te różne środki, żeby pokarm było więcej tego wszystkiego. Ja się na tym nie znam, ale musi być pokarm. No starać się, żeby to było ekologicznie jakoś prowadzone, nie? Pokarm, tak, żeby gołębia. Ja na samym początku próbuję dawać osobno każdy pokarm i patrzę, co jedzą, co nie chcą jeść i tak dalej, i tak dalej. W jednym roku było tak, że one jeść kukurydzy. I mówię, dlaczego oni nie chcą jeść kukurydzy? I tak patrzę na nie i no nie jedzą i koniec. I musiałem tą kukurydzę zmienić. I tą kukurydzę zmieniłem i popatrzyłem po południu, dałem na przykład ten lekostrawny pokarm do zjedzenia gołębi i patrzę, jak oni zmienili raptowne podejście do tego, do jedzenia tego pokarmu. Mhm. Mhm. Zaczęli go brać, lubieli go jeść i tak dalej. Bo królową pokarmu jest kukurydza. Tak. Kukurydza jest, powiedziałbym, najważniejsza. Czyli główne źródło węglowodanu. Tak, tak. I o tym trzeba pamiętać. No i trzeba obserwować te gołębie, nie? Że tylko wysypać, obserwować, co lubią jeść, co nie lubią jeść. Nie? One na przykład bardzo lubią jeść same raje. No one wszystko zostawią najpierw to, te drobny pokarm wyszukują. No, to jest takie jest upodobanie gołębia, tak? Tak, upodobanie gołębia, on to lubi jeść, nie? To ja robię zazwyczaj to, co nie lubią, to ja daję na początku. Tak. A później na koniec daję zamerajem. I to oni wiedzą dokładnie. Teraz zjem trochę, teraz już nie jem, bo jeszcze może coś dostać. I tak się też dzieje, wie pan, jak daję ten właśnie pokarm, te zamerajem, to zaczyna się tam no, między gołębiami ta walka. On nie bierze na jedno stanowisko? Żeby, stanowisko, tylko więcej stanowisk, bo rozciąga skrzydło. I tak jakby na organkach. Wyszukuje to, co jest najlepsze. Dlatego ja tam mam w moim gołębniku, w każdym jest karmik, jeden, drugi, trzeci i sypię i zamykam drzwi. Żeby one mimo wszystko swoją dawkę dostały. Bo te cwaniaki z tego trzeciego gołębnika patrzą, są w pierwszym gołębniku. Tak. Patrzą, zjedzą to i już lecą do drugiego. I później są w trzecim. Proszę zwrócić na to uwagę. Ale jeszcze kwestia ilości karmy, panie Marcinie, pan nigdy nie łyżeczkował gołębi. Nie, absolutnie nie. Nie, one muszą zjeść po prostu tyle, ile potrzeba. Ja uważam, najzdrowsze jest to, jak zostaje pady ryż i jęczmień trochę zostaje leżeć. Mhm. To jest taki wykładnik sytości. Tak, one go jedzą na końcu, ale one go muszą brać, bo to jest taki oczyszczający pokarm, oczyszczający jelita. Dlatego on się nazywa Zauberungsmischfutter, oczyszczający pokarm. Tak. A oczyszczający jest właśnie jęczmień i ten padryż. Jakby się sypało, jak gołębie są najedzone, a sypnęłoby się trochę tego jęczmienia i padryż, tak. To one nie, tak patrzą i nie chcą Nie będą jadły. Nie.
Jedyna możliwość jeszcze, żeby je przeciągnąć w czasie karmienia, no to no myślę, przed, że... zawsze przed, trochę tak sypnąć, że są głodne, że w karmikach nie ma nic. To można dać, no w gołębiach można robić cuda. Tylko czy one to wykorzystają, te gołębie, to nie wiemy. No tego czasami nie się patrzę i mówię, one są mądrzejsze jak my. Ja im chcę, żeby to zjedli, a oni tego nie chcą mieć, nie? Panie Marcinie, myślę, że ten temat jest dosyć dobrze opowiedziany i rozwinięty, że po prostu ta masa hodowców, którzy do nas dzwonili, no będą wiedzieli mniej więcej, jak to robić, żeby było dobrze, dostosowując to do swojej hodowli, tak jak mówimy. Ilości karmienia są zależne od ilości gołębi hodowanych, no więc każdy musi sobie jakąś drogę obrać. Natomiast jeśli chodzi o skład tego pokarmu, no to myślę, że mamy temat już ogarnięty. No ja mam jeszcze temat taki do tego, muszę coś dopowiedzieć, tak, że to są warunki polowe, wiecie, ja tu skonstruowałem coś takiego, żeby to po prostu pokazać, ale to nie jest pokazane tak, jak to w rzeczywistości, jakbym potrafił pokazać, bym musiał przygotować pokarmy jeden, drugi, trzeci, wszystko osobno, w większej ilości, żeby worek napełnić, powiedzieć, to jest teraz dietetyczny, to jest pokarm lekostrawny, to jest pokarm ten zamerajen, czyli ten ptaszy pokarm. Ale to się nie da, są warunki polowe. No. Tak, ale no to myślę, że w takich właśnie warunkach to wszystko jest tak jasno wytłumaczone, że no hodowcy, którzy naprawdę tym się interesują i którzy chcą pochłonąć tą wiedzę, no dostali ją jak gdyby w pigułce. Panie Marcinie, następne mam pytanie takie, które też tam nurtowało hodowców, a my już wspomnieliśmy o tym temacie na pierwszym naszym filmie. To jest pytanie dotyczące choroby łzawiących oczu. Po prostu chodzi o to, czy ma Pan jakąś metodę, żeby temu zapobiegać, a jeżeli już nie ma jakiejś metody zapobiegawczej, czy jest jakaś po prostu możliwość, żeby to szybko wyleczyć. No, ta choroba od kilku lat dziesiątkuje stada naszych gołębi, więc no, też nie dziwne, że te pytania się tutaj pojawiają. Do Pana, no bo jak nie do Pana, to do kogo? Do specjalisty w hodowaniu gołębi pocztowych. Chciałbym zapytać, jak to wygląda z Pana strony. Czy te gołębie, czy ta choroba Pana dotyka? Jak sobie Pan z nią radzi? Ja bym powiedział tak, wie Pan, to jest, mi się zdaje, temat bardzo obszerny i trzeba by go jaśniej przedstawić. Ja go tak pokrótce przedstawię. Gołębia trzeba podzielić na trzy części. Na głowę, jelita i tułów, cały kształt gołębia. Tak. U gołębia najważniejsza jest głowa. Od głowy powstaje choroba ornitologiczna i trichomonada. I to są dwie choroby takie najgorsze dla gołębi. A teraz jeszcze wyszła następna choroba, to jest ta choroba te chlamydia, czy tak. Na chlamydia to jest wiadomo, że te oko zaczyna łzawić, że jest zatkana ta rurka. Kanał łzowy. Tak. No jakoś tam, nieważne, ale każdy wie, o co chodzi. Tak. I to trzeba zapobiegać, to trzeba robić. Bo to sam gołąb nie sam w stanie wyczyścić. I co w dodatku też jeszcze jest, że mam mokre nosy czasami. Tak. To jest praktycznie gołąb, który się nie nadaje do lotowania. To nie jest choroba ornitologiczna, to jest coś więcej. Mhm. I tu o tym trzeba pamiętać, że jak tego się nie wyleczy, to po prostu gołębie sportowe nie dają rady. Nie dają. One nie są w stanie przetworzyć ilość jednostki powietrza w czasie. Czyli VO0 maksymalne, zużycie tlenu w jednostce czasu. A jak tego nie potrafi zrobić, to jak on leci 500 km, to zazwyczaj odpoczywa we Wrocławiu na krzyżu w kościele świętego Andrzeja, czy jak się nazywa. To w waszym przypadku. Tak. Nie ma innego wyjścia. Ten gołąb nie jest w stanie przelecieć. Tak. A co jest najważniejsze, to każdy fizjolog na pewno powie, to co ja teraz powiem, że gołąb jak nie jest w stanie przetworzyć ilość tlenu dla siebie potrzebujący, to taki gołąb ślepnie. On ślepnie. Bo nie ma odpowiedniego wzroku. A
wydaje mi się, ja nie wiem, ja tego nie odkryłem, ale tak myślę, jeżeli gołąb nie ma wzroku, no to on musi odpocząć, żeby znowu odzyskać to wszystko i lecieć do domu. Ale on przyleci już w terminie późniejszym. On nie przyleci w czasie, można powiedzieć, konkursowym, tylko... Tak, jak dobrze idzie, bo jeszcze się zdarzy tak, że przy takiej utracie po prostu orientacji ten gołąb gdzieś tam przelatuje, jak to się u nas w centralnej Polsce odbywało, gdzieś albo górą, albo dołem i leci ileś tam kilometrów w prawo bądź w lewo, no i bardzo często takie gołębie się gubiły. Nie wracają. Tak. One zazwyczaj nie wracają, nie są w stanie się... Ja bym dał taki przykład, ludzie nie tylko żyją gołębiami, ale i w sporcie. Jak się patrzy na lekkoatletykę, na sporty, powiedziałem, maratońskie, to widać, że chociaż idzie albo biega, zamiast biegać w prawo, to on biegnie w lewo i go do mety prowadzą. Oni go, no ale oni nie mają prawa, ma sam dolecieć, a ten gołąb jest wywieziony i ma do domu przylecieć sam. To znaczy iść po niego, czy ja nie rozumiem tego. Ale rozumiem na przykład to, bo zdaję sobie sprawę, bo mnie interesowało to całe życie sportowe, że w lekkoatletyce zawodnicy szli w odwrotnym kierunku, a meta była w prawo. Tak. Na wprost do mety, a on idzie w lewo. I na skrajnym zmęczeniu. To jest wyczerpanie organizmu. Także, tak. Że po prostu to, co powiedziałem, że nie tylko gołąb, ale człowiek też wzrok traci. Mhm. I tak to. Ale tak... czy no, wracając już do meritum, do początku, czyli potrafi pan na chwilę obecną po prostu zapobiegać tej chorobie, czy jak trafi się, no to już wtedy trzeba ją po prostu leczyć i... Ja powiem, że jeżeli jest zawiące oko, to ja korzystam z tej maści... Atecortin. Mhm. I to jest, bym powiedział, najlepszy środek, jaki jest. Jest ciężko to dostać, ale to można dostać. Tak. Atecortin. Pomazać gołębia oko dookoła, do oka i zostawić. Za półtora dnia jest ok. Jest ok. Nie ma żadnych. Ale tego nie wyleczy pan tej chlawidii, nie? Bo chlawidię trzeba wejść do środka. Czyli już jest typowo farmakologicznie. Jest już tak daleko, że jest środek na to. Ale na ten temat jeszcze powiedzieć nic wielkiego nie mogę, bo muszę się przekonać do tego. Rozumiem. Jak się przekonam, że to jest dobre, to zaproponuję kolegom, żeby to... Ja bym przede wszystkim życzył panu, żeby jednak to pana nie dotknęło, żeby nie musiał się pan przekonywać, bo to... No, to jest najważniejsze, żeby gołębie w zdrowiu trzymać, tak. 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 Panie Marcinie, generalnie te najbardziej nurtujące pytania mamy za sobą. Chciałbym teraz jeszcze zapytać o plany na przyszłość hodowli. To, że postanowił pan mocno ograniczyć, no to już wiemy. Z poprzedniej relacji dzięki temu za pośrednictwem portalu Pigo Online hodowcy mieli możliwość nabyć tak wyjątkowych gołębi od pana z hodowli. Jak to wygląda na chwilę obecną? Czy nadal jeszcze będzie pan próbował coś ograniczyć, czy po prostu w tym stanie już to będzie funkcjonowało? No wie pan, ja muszę ograniczyć, ja jestem zmuszony. Wie pan, sam pan widzi, ile tych gołębi tam jest w środku, trochę zginęło, ale nie zginęło ich masa, jednostkowo. No ale trzeba pomimo wszystko, trzeba ograniczyć jeszcze z parę par, żeby samemu dać radę. Wie pan, ja jestem co rok starszy, nie wiem dlaczego, no, ale tak się złożył, że jestem co rok starszy. No i ja po prostu sam nie dam rady, no, nie daję rady, bo ja powiem tak, w tym sporcie hodowlanym, hodowli gołębi pocztowych najważniejsza nie jest podawanie różnych środków, witamin i tak dalej. Jest najważniejszy w moim pojęciu jest trening. Trening czyni mistrza. Ja w swoim życiu, jak czynnie uprawiałem sport, byłem trenerem, to nie trenowałem godzinę 15, tylko trenowałem 4 godziny. Tak. 3,5 godziny, 4 godziny. W procedurze trenowania, ale w procedurze nauczania. Jeżeli pan chce kogoś coś nauczyć, to pan musi długo, bo musi pan pracować metodą powtórzeniową. A jak to pan chce na gołębie pocztowe przenieść, to jak ktoś trenuje przykładowo 2 razy w tygodniu, to pan musi 3 razy. Ja znam wybitnego hodowcy tu z zachodu, który wywozi 4 razy.
Tak. I każdy mówi, tak, doping, witaj. Nie, nie, nieprawda. On więcej pracuje od wszystkich. I dlatego są wyniki. I dlatego są wyniki. Taka jest prawda. Ja nie pracuję nad gołębiami. Ja nie mam po prostu szans podołać tym gołębiom, żeby je wywozić co tydzień, dwa, trzy razy. Nie. Po prostu nie daję rady. Ja teraz lecę tak, jak leciałem kiedyś 50 lat wstecz do klatki i na lot. No. Ale trzeba i każdemu to mówię. Jeżeli chcesz teraz młodymi gołębiami poprawić lotowanie, to musisz te gołębie wywieźć. Nie 100 km, 10, 20, 30, 40 i później powtarzać 40, 50, 50, 40 i wywozić. I na pewno ta metoda powtórzeniowa. Tylko metoda to o tym powiedziałem, ja trenowałem 4 godziny, a dzisiaj trenuję godzinę 15, godzinę 30. I ja się z tym nie mogę pogodzić. Ja. Bo ja się na tym znam i wiem, jak to wygląda. A w gołębiach jest to samo. Bo znam, bo prowadzę otwartą rozmowę z kolegami i mówię, Maciej, ja wywożę, wiesz, to. Tak. I on, jak wraca ten ktoś z trasy, to ci dopiero wstają. Tak. I to jest ta różnica między hodowcami. Ale, że doping daje, to tak. Nie, nie daje dopingu. Tak. Pomaga, wspomaga gołębie jakimiś środkami, to jest jego prawo, ma prawo to zrobić. Oczywiście. I to jest wszystko. Czyli generalnie dewiza sportowa. Sportowa. No to jest sport, i to w pełnym tego słowa znaczeniu. No to jest sport. Sport tak, tylko trochę już no moim zdaniem schodzący na psy, no ale no generalnie no to tak jak już wspomniałem wcześniej, nie będziemy tego tematu poruszać, może przy jakiejś innej okazji, bo tutaj też bym chciał jak gdyby swoje zdanie, swoją opinię wyrazić i przedstawić z mojego punktu widzenia, jak to pan wygląda. Pan tę opinię dobrze zna, to ja wiem, bo słyszałem. No, ale zobaczymy. Też pana widzą na różnych etapach tam w Wielkopolsce, jak pana wyprzedzają, albo tak. Się pan nie chce dać wyprzedzać, ale to jest godzina 6 rano czy 7. Tak. Nie wiem, skąd pan wraca z pracy. No teraz tak się złożyło, że pracą jest to, co robię, ale no pomagam tam koledze no w jakiś tam minimalny sposób podnieść jego wyniki lotowe, także myślę, no będzie to zauważalne już wkrótce. Panie Marcinie, czyli tak jak powiedzieliśmy, no na pewno jeszcze będzie możliwość nabycia z hodowli od pana i gołębi dorosłych i będą jeszcze jakieś tam gołębie młode, też za pośrednictwem naszego portalu będzie możliwość nabycia tych gołębi, ale jeszcze chciałbym zapytać, generalnie ujmując, jeżeli na ten wkład pracy, który pan robi w tej chwili przy gołębiach, wiemy, że chciałby pan więcej, możliwości już nie pozwalają, ale czy jest pan generalnie zadowolony z przebiegającego sezonu lotowego? Wie pan, ja zadowolony jestem i muszę być zadowolony, wie pan. Ja mam super lotniki w oddziale, drugiego lotnika i wiele, wiele innych. No a jestem na takim punkcie, gdzie mi wylatują gołębie, a z tyłu jeszcze są konkursy. No i to wszystko, no ale to ja już temu nie podołam. No to już tak jest i tak musi być. No. Rozumiem. Najlepsze gołębie moje to najlepsze loty były, jak gołębie szły pod wiatr albo szli, że nic ich nie wspomagało drogą. Tak, no to robiłem już najlepsze wyniki, jakie ponad 50-60% w locie, to jest super wynik. No a teraz jest sytuacja tego typu, że na bazie 1.5 mam cały mój skład gołębi, a na bazie 1.4 nie łapię ani jednego konkursu. No i siedzę w ogródku, piję kawę i zastanawiam się, co się stało, żeby na bazie, że 500 gołębi, 500 konkursu, mojej gołębi nie ma. Nie wiem, co się stało. I to takie loty są, no wiatr jest południowo-wschodni, wypycha je na drugą stronę, już nie zdążą wrócić, a wszystko. I tak. O tym to musi poprawkę wziąć każdy hodowca. Dzisiaj już nie ma, że w oddziale jest 200-300 hodowców i lotuje się oddział jeden, drugi. Dzisiaj 5 oddziałów leci w jednym oddziale. Tak. 5 oddziałów w jednym oddziale. Tak. No wie pan, jestem bardzo szczęśliwy i dzięki moim kolegom z sekcji Halemba, którzy mi pomagają przy tym wszystkim, jak przyjeżdżam i tak dalej. Nie, po prostu nie przeszkadzają mi, że
hoduje te gołębie, bo różnie to bywa, bywa raz łapie te gołębie 2 godziny, raz 1,5 godziny, zależy jak to jest w tym stanie zrobić, szybko tam zrealizować, żeby tak tam pojechać. No. No tak to wygląda, no ja po prostu mówię tak, ja no już powiedziałem, że czas kończyć, ale mówię jeszcze nie. Jeszcze muszę wytrzymać. Jeszcze, może ten rok już wytrzymałem, ale na drugi rok jeszcze tylko lecimy w sobotę maraton i sezon się kończy. No sezon bardzo bogaty, wie pan, jeżeli na 120 hodowców, 129 hodowców jestem czwarty, piąty, no to co ja mogę więcej chcieć? Ja bym mógł tylko chcieć, żebym był o 30 lat młodszy, a to się nie da. No mimo najszczerszych chęci w tym temacie nie jesteśmy w stanie pomóc. Nie jesteśmy w stanie. Ja każdemu na koniec życzę tylko jednej, żeby taką puszeczkę sobie załatwić. To jest puszka po śledziach. Ja nie wiem jakich śledziach, jak będzie tak, to w najbliższym czasie to powiem. Nie wiem, czytałem na Denku, że tam jest Madagaskar, także myślę, że już niedostępna. Tak, Madagaskar. To pan mi musiał zabrać tę puszkę? Nie, broń Boże. No, taką puszeczkę. Ale mam takiego kolegę, który się tu czai na nią z boku. Ta puszeczka jest na 8 gołębi. Tak. A skład pokarmu przedstawiliśmy na samym początku filmu. Myślę, że no naprawdę w sposób jasny i oczywisty. Także koledzy, na chwilę obecną to wszystko z Zabrza, z plebiscytowej. Jesteśmy w stałym kontakcie i z panem Marcinem, i z wieloma innymi hodowcami. Materiały na bieżąco będą się ukazywały. Ja za dzisiejszą uwagę i poświęcony czas panu Marcinowi serdecznie dziękuję. Nagram jeszcze kilka gołębi po prostu w zbliżeniu tych, które w tym roku robią tutaj podstawową robotę, że tak kolokwialnie powiem. No i to wszystko. Myślę, że na dzień dzisiejszy temat wyczerpany. Do usłyszenia, do zobaczenia, dobry lot. Do widzenia, panie Marcinie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Drugi lotnik oddziału, 12 konkursów w tym sezonie. Szykowany na 13 lot sezonu z miejscowości Zeren. Dziesięć konkursów. Zobaczcie, koledzy. Śpi. 17:30. Chodź. 16:25, drugi lotnik oddziału. Syn olimpijczyka 267 z Poznania. Zobaczcie, koledzy, jaki spokój gołębie mają. Chodź. Nie będę wam przeszkadzał. Chodź. 20:20. Syn 10:49. Najlepszego gołębia okręgu w kategorii D. Kolejny syn 10:49. A to już jest wnuk 10:49 w połączeniu z samicą 15:74 z mojej hodowli. Z tego lotu ostatniego był pierwszy. I trzeci gołębnik pana Marcina. Koledzy, to są czerwone, te czerwone to są gołębie bezpośrednio po tym 753, czyli tym starym pumpem. Jeden, drugi, 20:01. Po tym gołębie była do nabycia taka połowa samiczka 60:51.
podziwiam pana Marcina jeszcze za to, że mimo wszystko, mimo stanu zdrowia i tak dalej, zobaczcie koledzy, tu jest czysto, gołębie są zadbane no, w stopniu wybitnym. No i też się przekłada na lotowanie. W tej chwili prócz stosowania odpowiedniego karmienia i metod, które stosuje pan Marcin w swojej hodowli, nic więcej z tymi gołębiami się nie robi. One nie są wywożone na treningi i tak dalej, i tak dalej. Te gołębie się bronią własną jakością. Moja opinia może być lekko subiektywna, ponieważ ja jestem zakochany od dawna w tych gołębiach, ale to są naprawdę ptaki, które potrafią latać i wygrywać. Dziękuję koledzy. To wszystko w tym materiale. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobry lot.